24 maja 2010 roku rozpoczął się drugi memoriał Juliana Kazibuta rozgrywki w piłce ręcznej i w pierwszym dniu drużyna dziewcząt szkoły podstawowej nr 3 imienia Marcina Biema w Olkuszu zdobyła pierwsze miejsce, pokonując 9 drużyn z innych szkół podstawowych. Cała społeczność szkolna cieszy się z tego zwycięstwa i z tego zaszczytnego miejsca. Wynik ten dowodzi, iż drużyna rozwija się i osiąga coraz lepsze wyniki. Pracuje z drużyną instruktor piłki ręcznej pan Krzysztof Żurek. I zgodnie z życzeniem zawodniczek ten sukces został wynagrodzony przez trenera porcją lodów. Jest to kolejny sportowy sukces uczniów naszej szkoły, gdyż w tym roku szkolnym drużyna chłopców pod kierunkiem pana Pawła Banysia zdobyła na szczeblu powiatu pierwsze miejsce w zawodach piłki koszykowej oraz piłki nożnej. Wierzymy, że dobra passa będzie trwała w kolejnych latach. Z całego serca życzę moim uczniom dalszych sukcesów. Dobra, Ewelina strzeliła z Pauliną bardzo dużo goli, za to im bardzo dziękujemy. Było ich 10. Było ich akurat 10, mogło być więcej, ale no nie było czasu więcej. Dziękuję. Zabiję cię za to. Jest the best. Jest okej, okay, jest super. No, więc może wygramy. Pan powiedział, że jak zajmiemy pierwsze miejsce, kupi nam lody.